sok z aroni. Aronia to efektowny krzew z ciemnymi, drobnymi owocami w postaci małych kuleczek, które nie są zbyt chętnie zjadane na surowo, z uwagi na swój cierpki smak. Warto jednak po nie sięgnąć ze względu na ogromną wartość dla naszego zdrowia. Otóż te niepozorne kuleczki chronią nasze serce dzięki zawartości bioflawonoidów i rutyny, dbając przy tym o stan naczyń krwionośnych. Udowodniono naukowo, że wyciągi z aroni zapobiegają odkładaniu się cholesterolu oraz przeciwdziałają chorobom serca i nadciśnieniu. Aroni bogate są też w witaminy A, E, P, B i C, wpływają na odporność oraz hamują procesy starzenia się. Zacznijmy zatem przygodę z aroniami od soku, do przygotowania którego potrzebne będą następujące składniki. Oczywiście aronie, te aronie należy zebrać z drzewa i obrać. Liście wiśni, cukier, wodę oraz kwas cytrynowy. Do gotującej wody wrzucimy aronie oraz liście wiśni. Czyli w pierwszej kolejności musimy zagotować wodę, no i wrzucić aronie oraz liście wiśni. Oczywiście te dwa składniki trzeba dokładnie wymieszać. No i gotować przez około 30 minut, najlepiej pod przykryciem. Kiedy już minie 30 minut, trzeba przecedzić przez sitko lub przez cedzak, aby odizolować sok od aronii i liści. I sok, który nam, czy wywar, który powstał, należy posłodzić. No i pomieszać. Kiedy już pomieszamy, cukier się rozpuści, należy dodać następny składnik, mianowicie kwasek cytrynowy. I znów mieszamy. Po tym etapie przykrywamy sok i gotujemy. Kiedy się już zagotuje, wlewamy do słoików. Najlepiej przez lejek, jest to wygodne rozwiązanie. Po wlaniu soku do słoika należy wytrzeć go szmatką, a później dokładnie zakręcić pokrywkę. Zakręcamy pokrywkę i odstawiamy do góry dnem. No i sok jest już gotowy. My zrobiliśmy około 9 słoików 0,3 litrowych. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy.